Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest War Thunder. Bardzo interesująca gra z pozycji darmowych. To jest właściwie, tego typu gry zbudowane są na modelu World of Tanks. I podobieństwa są duże, zwłaszcza w zarządzaniu załogą, samolotem. To wygląda podobnie, natomiast jeżeli chodzi o bitwy, wszystko wygląda inaczej. Ja w War Thunder od jakiegoś czasu bawię się na live'ach i bawię się wyśmienicie. Gramy z Nexosem w jednej drużynie bardzo często i... Ach, cóż będę opisywał, wpadnijcie kiedyś na live'a. Dzisiaj zaprezentuję wam tą grę sam, natomiast jak się gra w drużynie, jest po prostu cudnie. Poszukajmy sobie bitwy, żeby nie zajmować się czym gadaniem. Gram po stronie rosyjskiej, chciałbym wam zaprezentować dzisiaj trzy samoloty, jeżeli będzie taka okazja. Myśliwiec I-16, Iszak, Type 18, Iszak, type, nie wiem jak to się wymawia, szczerze mówiąc. Katlina, to jest zdaje się amerykański bombowiec, wodolot, który wygląda w ten sposób. Ciężki bombowiec, ma dwa działka tutaj z boku, dwie wieżyczki, potrafi nieźle dać czadu. A oprócz tego jest jeszcze jeden samolot, który bardzo mnie cieszy, to jest TU-2, to jest ciężki myśliwiec, na pokładzie ma także dwie bomby i trochę działek. Zatem myśliwce, które będą mnie ścigały, będą tutaj mocno obrywały, mam taką cichą nadzieję. Zacznijmy zatem. Do boju, rodacy. Zagramy sobie bitwę zręcznościową. To jest najprostsza, jaka tylko może być. Są jeszcze do wyboru bitwy historyczne, których nie widziałem na oczy, oraz realistyczne. Te historyczne też można by sprawdzić, ale okej, dołączamy do rozgrywki. Co my tutaj mamy? Dominacja na lotnisku. Czyli trzeba zdobyć i utrzymać strefę naziemną. Dobrze mówię, tak, trzeba będzie lądować na wrogich lotniskach. Zacznijmy sobie być może od bombowca. Zobaczymy, czy bombowiec będzie miał coś do roboty tutaj. Bombowce są powolne, zatem będziemy mieli chwilę czasu, żeby pogadać sobie i popodziwiać. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Na lotnisku trzeba wylądować. Żeby wylądować, trzeba by wypuścić podwozie. Ja wypuszczam, oczywiście nie zamierzam lądować, chciałem wam się tylko popisać, że potrafię to obsłużyć. Tak wygląda mój cudowny samolot. Podwieszone bomby, jest ich chyba 16, może 12. I w ten sposób można rzucać bombami. Mam dosyć wysoki pułap, 3000 metrów. A jako, że jestem bombowcem, spróbuję zająć się tymi stanowiskami przeciwlotniczymi, które są na dole. Chociaż z tego co to widzę, to są pojazdy przeciwlotnicze. Do nich jeszcze kawałek drogi. Możemy troszkę zwiększyć prędkość, ale będę starał się zatrzymać tą wysokość. Chociaż z tego co tu widzicie, wlecą w moją stronę dwa myśliwce, jeden ciężki myśliwiec gdzieś tam pod spodem. Wellington to też jest ciężki myśliwiec i pierwsze starcie przed nami. I L4 z BF-109 się zmierzył. Ja jeszcze nie znam tych samolotów, nie znam modeli, więc można by długo opowiadać, ale nie będę tego robił, bo będę popisywał wiedzą, której nie posiadam. Nie zajęliśmy w ogóle lotniska, z tego co widzę. A jest już, mamy. Chyba mamy. Tak, nie mamy, zajęliśmy. Okej. Czyli na razie na spokojnie, łagodnie. Nie będziemy sobie przyglądać się specjalnie. Nie będziemy toczyć walk, ale obiecuję wam, że jeszcze w tej rozgrywce zajmę się myśliwcem. Ktoś tam na dole bombarduje już. Proszę bardzo. Mamy oto ładny lot na te stanowiska. Przecież to są chyba pojazdy pancerne. Nie jestem do końca pewny, który celownik tutaj... A, zapomniałem, no patrz, nie ten klawisz. Spacją się bomby zrzuca. I zobaczymy sobie, jak ta bomba leci, co? Okej. A ma dosyć sporą wysokość do pokonania. Nasi przeciwnicy w lewym dolnym rogu, widzicie ilość pojazdów, jakie mamy my i jakie mają nasi przeciwnicy. A one są w ruchu, trzeba było brać to pod uwagę. Czy zasięg wybuchu będzie na tyle mocny?
Za daleko. Dobra. Zdecydowanie za wysoko wleciałem. Trzeba by zawrócić. Tam mamy kolejne. Nasi przeciwnicy zdecydowanie zniszczyli nam pojazdy, już wszystkie. U, a teraz my żeśmy też zniszczyli. Ach, przeciążenie. Dobra, za duży zwrot. Najwyraźniej niewiele mogę w tej sytuacji tu zrobić. Jedynie włączyć się do walki. Tak wygląda sytuacja tam, po naszej stronie. Wysokość 1000. Zobaczmy, czy ta bomba. Wydaje mi się, że dosyć dobrze ją. Troszkę za bardzo w prawo. Dobra. Moje chłopaki tu strzelają. Ja mam tutaj swoje własne. Trafiłem wroga. Też mogę się włączyć do walki, widzicie? Mam tutaj swoje własne działa. I oni trafiają, i trafiają bardzo ładnie. O! Ale niestety oberwałem. Kilka trafień tu zaliczyłem, ale bardzo, bardzo mało. Zaledwie 75 punktów. Prędkość krytyczna, no raczej tutaj już nie popchnę nosa w dół. Zostaliśmy rozwaleni. Moja załoga wyskoczyła. Okej, okay. Spróbujmy się przełączyć tym razem na ciężki myśliwiec. On ma bombę. Jest dosyć szybki. I jest zabezpieczony przed atakami z tyłu. Mam tutaj dwa karabiny maszynowe. Przeciwnikom zostały 2, 3, 5 pojazdów. Na tym się skupimy. W tej chwili niestety przegrywamy w tej bitwie. Te paski na górze informują nas o tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Można by też sprytnie zrobić i zająć im to lotnisko. To by na pewno było bardzo ładne zagranie strategiczne, ale niespecjalnie widowiskowe. Dobra, skupmy się na bombardowaniu. Aj, shit, dobra. Tego już nie trafię. Zobaczymy, jak moja bomba poleci. Samolot sam odzyska tam poziom taki. Gdzieś tu był wrogi samochód, ale gdzie on jest? Chyba go rozwalili już. Dobra. Nic mi się nie udało rozwalić tutaj. Przeciążenie. Spróbujmy im zająć to lotnisko. Och, przesadziłem z zakrętami. Trzeba uważać. No i tutaj patrzcie, jak walą z działa. Przeładują. To jest dosyć twarda maszyna. Och. Ale nie jest to myśliwiec. Coś tam trafił. Teraz każdego samolotu można raz wykorzystać. Raz można go wykorzystać w walce. Weźmiemy sobie teraz ten myśliwiec. On jest bardzo zwrotny. Każdego samolotu można wykorzystać raz podczas walki. Jak go stracimy, to musimy wybrać kolejny. Jak stracimy wszystkie samoloty, no to przegrywamy. Wynik się wyrównał, na pewno nie dzięki moim dokonaniom, ale jak widzicie, trochę punktów tutaj nazbierałem. Niestety bombowanie mi się zupełnie, znaczy bombardowanie mi się kompletnie nie udało. Ale teraz mamy bardzo szybki samolot i możemy się włączyć do jakiejś walki. Trafiłem go. Znowu przeciążenie, przesadzam z tymi asystem. Samolot został rozwalony. Wrogi. Tutaj coś ten KI-61 szaleje. Nie ma już pojazdów naziemnych zupełnie w walce, więc zabawa bombowcem i tak mijałaby się z celem. Wow!
obciął mi oba skrzydła. Co to był za pojazd? Dobra, ja mogę sobie jeszcze raz wziąć, mam wykupiony backup. Za dodatkowe punkty można sobie wykupić możliwość użycia samolotu dwa razy w ciągu bitwy. Znowu coś tutaj zabiłem. Nie dostałem, no jakieś tam punkty dostałem. Zobaczymy. Przegrywamy trochę. Tam mocna walka się toczy nad lotniskiem przeciwnika. Oni teraz bronią, bo mają przewagę. Przejmują inicjatywę, jak powiedział pan instruktor. Znaczy instruktor, ktoś tam, kto mi mówi do słuchawek. BF-109, przed nami 4 km stąd. Lepiej lecieć w szeregach. Jak przeciwnicy was dopadną samego, no to op taka. Okej, mamy Wellingtona, to jest ciężki myśliwiec. Ale jest na pewno wolniejszy niż ja. Spokojnie, nie wychodźmy spoza szeregi. Spróbujmy tego Wellingtona dorwać od brzucha, bo... A nie, on tutaj poszedł. Spieszymy, oddala się, on leci, pikuje z góry, więc... Ten mój samolot, który nie jest ani super szybki, ale jest bardzo, bardzo zwrotny. Ma bardzo mały promień do pełnego obrotu, ale ten też jest niezły. Chodź tu! Japończyk. Nieźle zasuwa. Teraz spróbujmy go zajść w ten sposób. Skoro jego ma takie obroty. Wieło. Tak, też mnie wyminął. Cały czas blisko mnie się kręci. Spróbujemy trochę odlecieć. Chyba go rozwalili. Tak jest. Okay. Zobaczymy, co ten przeciwnik tutaj wymyśli. 2 km. Tu mamy jednego bliżej faceta. Ale leci pod takim kątem, że ciężko go będzie trafić. Zacelować w to. Skubaniec. Nie udało mi się trafić. Teraz trochę oberwał. Skończyło się, amo. Muszę przeładować. Nie tylko ja go ścigam. Dawaj go, dawaj go! Dostał. Ale jeszcze się trzyma. Znowu oberwał. Dobra. Asysta dla mnie. Jesteśmy blisko wrogiego lotniska, można by to wykorzystać. A, ktoś tutaj. Karabin maszynowy się przeładowuje. Dobra, ale zajmuje... Ale przyjęliśmy ten punkt, to jest ważne. Mamy teraz 2 punkty, A i B. Kosztowało mnie to życie jednak. Ale ważne jest to, że B jest nasze. B jest nasze i A jest nasze. To był dobry ruch i on może zadecydować o tym, o zwycięstwie w tej rundzie. Dobra, dobierzmy sobie, tutaj mi niewiele zostało. Weźmy sobie, nie bombowiec? Nie, to będzie za wolny. Okej. Okay. Ten jest, to jest szybszy myśliwiec. Widzę, że odzyskują powoli punkt B. To lotnisko jest ciągle nasze. Przed nami myśliwiec P-39Q. Jeszcze nie rozpoznaję, ale jak będę się tak dobrze bawił w tą produkcję, jak mi się wydaje, to niedługo się nauczę nas tych samolotów. Widzę, że nasz kolega, który nazywa się Goodfellow, wybrał się do ataku na nasze lotnisko. Moje wyniki nie są jakieś ekscytujące, ale to nie szkodzi. Przyspieszymy 560 km na godzinę. Te się ścigają i otworzył ogień. Ale go pocisnął, patrzcie. Chryste.
ostrożnie z przeciążeniem. Załatwił go jednym strzałem, jedną poważną serią. A nie, on po prostu... Co tu się stało? A nie, on zrespawnował. Dobra. Cały czas walka toczy się o to lotnisko. A przejęli B, odzyskali B. To był dobry moment. O Holender, będę sam przeciwko tej bandzie. Wróćmy tutaj trochę, mamy tutaj ciężki myśliwiec. G4M1, IU2. Tu się coś zaczyna dziać. A, strącony. Ten, co go chciałem wziąć na cel. No to się nieźle tutaj wbije. Oberwał. Zapalił się. Jakiś niemiecki jest. On chyba za długo nie pożyje. Ciężkie. Oberwał. Przeładują CKM, kurde. Trzeba poczekać. Ła. Zajęliśmy lotnisko. Trzeba poczekać na przeładowanie broni. Chyba mamy tutaj zapewnione zwycięstwo w tej bitwie. Tak mi się wydaje. Jeszcze 9 sekund. Trochę ten proces zabiera, jak widzicie. A się! Ale się ze mną zderzy. Dobra, mamy ammo. O, wyżej dziób. Leci stamtąd. Daleko. Tam tu go rozbili. I ten też rozwalony. Chyba był ostatni samolot po stronie wroga. Z tego co tu widzę. Rozbity. Tak jest. Udane zwycięstwo. Okej, to była taka bitwa dosyć prosta, gdzie po jednej i po drugiej stronie są lotniska. No nie osiągnąłem jakichś wielkich sukcesów, 4 razy zginąłem, nikogo nie zabiłem, to znaczy tam miałem asysty sporo, ale asysty są niepokazane tutaj, tylko w postaci punktów, ale też mój samolot nie jest jakiś wybitny, to jest jeden z tych pierwszych tierów, znaczy te moje samoloty i one nie są jakoś specjalnie uzbrojone. Przejdźmy dalej. Zdobyłem punkty doświadczenia, mam 5 poziom ogólnie oraz 3 poziom, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, jeżeli chodzi o jednostki rosyjskie. Znaczy, przepraszam, jak na te... Znaczy, to właściwie trudno mówić o realiach czasowych, ale zważywszy na ten samolot, to należałoby powiedzieć radzieckie. Radzieckie. Dobra. Przypuszczam, że zabawy z myśliwcami są znacznie bardziej ciekawsze. Zagramy sobie zatem teraz z amerykańskim samolotem. Niech to będzie Spitfire. I wejdźmy do boju. Spróbujmy wykupić sobie tutaj samolot dodatkowy. Żebym... I skupimy się na zabawie jednostkami amerykańskimi i zabawie myśliwcem. Ona jest na pewno dużo bardziej widowiskowa, chociaż osobiście jestem fanem bombowców. Bombowcami ciężko jest czasami punktów nabić, bo często ciężkie myśliwce zabierają cele bombowe. Znaczy, jak gdzieś lecę, żeby zbombardować lotnisko, albo działa przeciwlotnicze, albo też jednostki naziemne. A tutaj skubaniec mi jakimś lekkim, ciężkim myśliwcem z dwoma bombami ściągnie cel tuż sprzed oczu. Co mamy tym razem? Zniszcz lotnisko i cele naziemne należące do przeciwnika. No tu akurat przydałby się bombowiec, a jeżeli chodzi o amerykańskie jednostki, ja bombowca nie mam. Trudno. Jakoś przeżyjemy bez tego, co? Na pewno tak. Okej. Wybierzmy tego Spitfire'a.
W każdych oddziałach, jeżeli chcecie grać różnymi państwami, warto mieć ten myśliwiec, bombowiec. Okej. Mamy tutaj tak, kilka dział przeciwlotniczych, tam się nie będziemy pakować. Tam też są działa przeciwlotnicze. Tu są natomiast jednostki naziemne, średni czołg. Tu się ostre rzeczy dzieją. Ostro strzelają, ale to są zaraz. A to jest dział przeciwlotnicze, to tego nie szturmować lepiej, nie polecam. Natomiast czołgi... O, już działa przeciwlotnicze, we mnie walą. Czołg nie tak łatwo trafić. No dobra, zmniejszyłem trochę prędkość. Dobra. Trafiłem kolejny czołg. Okej. Zniszczyłem jednostkę naziemną, już coś za mną leci. Nie, jeszcze nie. Dobra, spróbujemy polecieć tutaj i te czołgi dopaść. Spokojnie, trzeba uważać, bo to wrogi samolot. Czołgi pod takim kątem ciężko je będzie dopaść, niestety. Lecimy za nim. Trochę walki powietrznej tym razem. Jest tutaj. Spróbujmy go odciąć. Tutaj są dobre miejsca. Można zgubić przeciwnika. Ale tego się chyba nie spodziewa. Szybki ma ten samolot, ucieka. Ale nie tak szybki jak mój. Zniknął mi. Jak? No dobrze. Trafiłem na działa przeciwlotnicze, więc spadamy stąd. Nie zamierzam walczyć z wrogim lotniskiem. Bardziej, że już słyszę, czuję strzały na podbrzuszu. Przeciwlotnicze działa się odezwały. Chryste. Ale na szczęście nie trafili mnie ani razu. Mamy 47 czołgów. Znaczy 47 pojazdów. No, mamy 42. Przeciwnikowi zostało 47. Możemy się skupić na niszczeniu wrogich oddziałów. Niestety oni są na jakimś takim wzniesieniu. Więc jak tu się wychylę, to będzie ciężko i... Dobra. Działo przeciwlotnicze. Jest. Tu jest trochę czołgów. Za niski kąt, znaczy za duży kąt ich. Dobra. Tu są nasze jednostki. Spróbujemy zaraz zawrócić. A, przeciążenie. Wytrzymajcie, chłopaki. Mamy teraz doskonałe pole do ostrzału. Czołg ciężko jest dopaść. CKM przeładowany. Jest! Ale to tylko trafienie. Dobra, lecimy dalej. Tu przed nami mamy coś większego do zaatakowania. Zostało nam 18 pojazdów. Widzę, że dużo walk się toczy w lotniczych. Nikt nie próbuje pojazdów niszczyć. To nie jest dobry pomysł. Na co ja tutaj trafię za tym wzgórzem? Spróbujmy się odrobinę wznieść. Trafienie. Znowu trafienie. Przy okazji może wrobimy się... O, what? Shit, urwał mi skrzydło. Jednym celnym strzałem. To była rakieta, cholera. No nic, trudno.
Znowu lecimy na to wzgórze. Problem polega na tym, że tracimy pojazdy naziemne i to powoduje, że szybciej tracimy te punkty na górze. Myślę, do niszczenia tych czołgów zdecydowanie by się przydał. Nie mam niestety. Nie mam niestety bomb tutaj. Jest jednak myśliwiec, to myśliwiec. Okej. Okay. Go ktoś rozwalił. W teorii lepiej bym się sprawdził w walce powietrznej. Ale jak ja nie zacznę, jakoś się nie zanosi, żeby nasze chłopaki miały w planach niszczenie wrogich pojazdów. Dobra, znowu tutaj. Próbujmy się jednak dobrać do tych czołgów. Nie ma bata, nie zniszczy czołgów. Działa przeciwlotnicze, jeszcze mogę. Natomiast z czołgami za twarde są. O, przeciążenie, spokojnie. Wyrównajmy. O, już strzelają. Oście. Zwolnimy i zobaczymy, co tu się dzieje. A shit. Zwolniłem, dzięki temu mnie wyprzedzili. Trzeba będzie ciężko walczyć. Och! I po skrzydle. Strasznie dużo wrogich jednostek. Żałuję, że nie mam żadnej bomby, kurczę. Można by ładnie tam namieszać. Dobra, pozostały mi samoloty rezerwowe. P26, B35. Strasznie skomplikowane oznaczenie, ale to też jest lekki myśliwiec. Znaczy, po prostu myśliwiec, tak. Ciężko jest walczyć bardzo z przeciwnikami, którzy już mają trochę doświadczenia, mają uzbrojenie, ich piloci są mocni. Lepiej strzelają, większe zadają obrażenia, ale okej. Okay. Tu przed nami jest jakiś ciężki myśliwiec. On może mieć bomby na pokładzie. Bardzo ładny kąt. Rozwalili go? Tak, lecą spadochrony. Dobra. Tam się coś dzieje większego. Przy takim samolociku jak ja mam, warto się włączyć do bitwy gdzieś w takim miejscu, w którym mamy przewagę zasadniczą. Coś się dzieje. Oj, tu by się bombowiec przydał. W poprzedniej bitwie bombowiec był do niczego, a w tej... będzie idealne rozwiązanie. Przegrywamy, przerżniemy tą bitwę i to ostro. Hurricane jakiś tu. No niestety, przerżnęliśmy tą bitwę. Kompletnie akurat miałem źle dobrane samoloty do bitw. Tu jakby się przydały bombowce, to nie miałem, tam jak nie były potrzebne, to mi się trafiły. No dobra, będę kończył. Spróbuję jeszcze nagrać War Thundera, bo to jest fantastyczna zabawa, ale ja przede wszystkim gram w to na live'ie. Na razie bez widzów, bo widzowie mają tę skłonność do skupiania się tylko na streamerach i jak się walczy samemu przeciwko 5 samolotom, to średnia przyjemność. Ale zobaczymy. Gdzieś można zawsze do team stworzyć team wspólny i wtedy jest weselej, nie? Tak czy inaczej, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to był War Thunder. Trzymajcie się. Pa, pa.